Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały w proponowanym brzmieniu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Druk numer 324, referuje pan Krzysztof Jakubowski. Skoro dotyczy opinii w kwestii warunków zamierzenia inwestycji, wezmę do zgody zapewnienie pan drogowy numer 4, to jest rozporządzenie handlowych na dziewczynce 419 przez 10, 6 wydziałów drobnych 14 roboczych oraz na stawach w Krakowie. Proszę wiedzieć. Powinno się negatywnie zamierzyć na inwestycje, to nazwę zgody zapewnienia pan drogowy numer 4, które żył ze sporządzeniem handlowych prac na stawach. Uzasadnienie. Zamierzone skala rozbudowy rzeczonego kiosku podejrzewa w znacznej mierze komunikację na pracy na stawach. Pożądane jest, aby przychowało się organizacyjnie panujący na jednostkę zachować dotychczasową linię zabudowy poszczególnych kiosków. Ponadto przypomnieć należy, że kilkanaście miesięcy temu rada opiniowała negatywnie koncepcję rozbudowy tegoż kiosku, proponowaną w powiedzmy mniejszym zakresie. W trakcie kwestii, że teraz inwestor zgłosił prawie o 100% większy zakres niż wcześniej odrzucony. Skala się przełożenia rośnie w tej kwestii. Kto z Państwa ma jakieś pytania? Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały proponowanej brzmieniu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Druk numer 325 referuje pan Krzysztof Kaczak. Tak? W sprawie zmiany podziału środków przeznaczonych na zadania powierzone i tutaj tak dalej, jak to nazwa zadania jest. Traci moc uchwała Rady Dziennej dzisiaj zbierzenie w numer. Wszyscy Państwo mają ten druk, więc pozwolą Państwo wyjaśnić, że są przemienia do zadania powierzonego, która zresztą jest taka i dalej. Paragraf drugi ustala się następującą listę zadań powierzonych z zakresu budowy, modernizacji prac remontowych, osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej do zadania 2013 roku na łączną kwotę 27 500 zł. Remont kotłowni instalacji wiertej w obiekcie użytkowanym przez EKS i uwolnienie go pod najemców oraz modernizacja tego obiektu na to jest prace remontowe na obiektu użytkowany przez KS Zwierzoniecki i jego podnajemców 5 tysięcy, zakup niezbędnego wyposażenia dla nami na 4 tysiące, projekt wojska w szkole podstawowej numer 31 5 tysięcy, uzasadnienie kwota przeznaczona na wymienione zadanie została dostosowana do wysokości określonej w setnych założeniach do projektu budżetu. Po pierwsze, to pierwsze zadanie pewnie to trochę będzie pytanie odnośnie tego pierwszego zadania. Zmniejszyliśmy tą kwotę, cała kwota, która została zmniejszona na zadanie powierzone, została i też tej kwoty, która była w pilotnej uchwale. Może poświęć, czy są jakieś pytania? Ja tak. W okazji trochę mi się głos zawiesił, bo znalazłem parę takich błędów redakcyjnych. Nazwy realizatora brakuje w czwartym punkcie, to zły numer uchwały chyba. Proszę Łukasz, tak zauważyć, że ta uchwała jest dużym błędem merytorycznym, a mianowicie kwoty poszczególnych zadań są wyższe niż kwota łączna. Różnica 500 zł, może mało, ale nie jest jakiś to powód, że uchwała ta jest, prawda, wymaga poprawki. Po drugie, uważam, że na komisji była mowa o 5,5 tysiąca dla prawda, projektu wojska, przynajmniej uchwały numer 31. Przepraszam pan Andrzej, już skończyłeś? Pan Andrzej Hawranek, potem Jarzy, potem Marcin. Andrzej. Proszę Państwa, ta uchwała, która tutaj nam została zaproponowana, po pierwsze od razu deroguje prezydentowi 14 tysięcy. Po pierwsze, to druga sprawa. To, na co zwrócił uwagę Łukasz, no to jest po prostu bubel prawny, taka jest prawda. Nie odmówię sobie tego radykalnego stwierdzenia. W związku z powyższym ja uważam, że my jako Rada w ogóle nie powinniśmy pracować nad takimi buglami prawnymi
i składam wniosek o odesłanie projektu uchwały do uchwałodawcy i zwracam uwagę, że jeżeli termin podjęcia tej uchwały nas będzie gonił, to zarówno komisja będzie zmuszona, zgodnie zresztą z wnioskiem radnych, które tu padały, zarówno komisja będzie zmuszona zwołać posiedzenie nadzwyczajne, jak również pan przewodniczący Rady Dzielnicy będzie musiał zwołać sesję nadzwyczajną. I tutaj postępuję tak naprawdę z wnioskami, zgodnie z wypowiedziami radnych, które padały chwilę temu, żeby komisje pracowały i żeby nie wypuszczały bubli. Taka jest prawda i stąd mój wniosek. To jest wniosek formalny o cofnięcie uchwały do projektodawcy, czyli w tym momencie do komisji. Celem poprawienia, no bo ta uchwała tak naprawdę nie nadaje się do procedowania. No. To głos przeciw chciałem zadać, bo zgodnie z procedurą przewidywany głos zostaje w tej sprawie. Zaraz to się przeczytać, to nie w przypadku każdego wniosku z jego zdaniem. Szanowni Państwo, ja odmówię wstąpią interpretację tego paragrafu, bo ten paragraf budzi nasze zawsze szczerny niepokój, czy te punkty wymienione, czy albo zdaje przeciw, czy te nie wymienione. Jest tak napisane, więc, ale mógłby się, że lepiej zapuścić głos, zdaje przeciw. Proszę, kto z głosem za? No ja się w zasadzie chcesz coś powiedzieć za... Chcę powiedzieć, że faktycznie Krzysiek, który dużo mówił na temat innych pracy, a sam się tutaj nie popisał, więc konsekwencją tego... O, myślę, że komisja się nie popisała, a nie Krzysztof, chyba że komisja się odbyła. Moment, głos przeciw. Tak. Proszę. Ten błąd, to rad, wszyscy, którzy mnie krytykują, mają pełną rację, to jest mój błąd, który nie powinien go popełnić. Tylko na swoje usprawiedliwienie powiem, że bardzo późno dostałem informację wyliczenie o ile się tych środków miniatury, bo inny jest sposób wyliczenia środków zadania na sport, to jest przede wszystkim uczynić i bardzo późno dostałem tą informację, to jest to uregulowane. Chyba w piątek albo we czwartek. To nie wiem kiedy. Na pewno nie w piątek. Bo pamiętajcie Państwo, Zarząd Infrastruktury Sportowej odrzucił nam wnioski, nie przyjął wniosków, moment, chcę powiedzieć, odrzucił nam wnioski o przeznaczeniu środków na podłogę Lubelu. Jeżeli drugi raz składamy wniosek, który również nie jest uzgodniony, bo jeżeli nie jest... Jest uzgodniony, to z kim? Z dyrektorem działu realizacji inwestycji z ZIS-u, z panią dyrektor i pani dyrektor mówiła, że... To jest sytuacja skomplikowana. Jeżeli za tą kwotę można zrobić jakieś działania, które przyniosą jakiś efekt w postaci jakiegoś poprawienia funkcjonowania tej instalacji, to jest to dopuszczalne. Jeżeli za te pieniądze się nie da takich działań, to wtedy jest niedopuszczalne. No, w tym momencie jest generalnie taka umowa, że czy mamy to zadanie na liście powierzonych, dopóki będzie decyzja Rady Miasta, czy te nasze środki pozostałe na Jubelsie. Chciałem sprostować. I to nie jest głos pani wicedyrektor, czy kierownika działu, czy referatu, tylko głos dyrektora tej instytucji, czyli Krzysztofa Kowala. Można się z nim umówić i spotkać. Krzysztof Kowal nie będzie przyjmował do realizacji żadnych wniosków, które nie pokrywają całości finansowania zadania przez dzielnicę. Mało tego, będzie wnioskował do prezydenta o, że tak powiem, przepadek środków na rzecz budżetu miasta. Także po raz kolejny uważam, że po pierwsze jest to bubel prawny, bo policzenie paru kwot, no co przepraszam bardzo, to jest robota na 5 minut, a nawet jeżeli pan Krzysztof Płaciak otrzymał tę uchwałę w piątek, to dzisiaj mamy wtorek, a według słów pani Grażyny, który od 10 lat współpracuje i nie zdarzyło mi się, żeby, że tak powiem, mówiła nieprawdę, otrzymał to wcześniej, to jest pierwsza sprawa, a druga sprawa, powtarzam,
że jeżeli będziemy taką uchwałę podejmować, to darujemy lekką ręką 14 tysięcy, pozbywamy te 14 tysięcy do budżetu miasta i podtrzymuję swój wniosek. Szanowni Państwo, padł wniosek był głosowany, pozwoliliśmy sobie na nieco dłuższą dyskusję, żeby każdy radny widział, z jaką sytuacją mamy do czynienia. Głosujemy wniosek o odesłanie projektu uchwały do komisji i tyle. Szanowni Państwo, kto jest za wnioskiem formalnym autorstwa Andrzeja Hawranka za odesłanie projektu uchwały do komisji celem przepracowania i wniesienia na nowo przed radą? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Wniosek formalny przeszedł, uchwała wracana do komisji. Proszę ją jeszcze raz. A ja postaram się, obiecuję, jak najszybciej określić, czy możemy to spokojnie zrobić na następnej sesji, czy będziemy musieli zwołać sesję na życie. To jest Szanowni Państwo, przechodzimy. Proszę o ciszę. Przechodzimy do druku numer 326. Jest to projekt grupy radnych. Referuje pan Paweł Kowalski, tak? Tak. W sprawie ustalenia zakresu realizacji zadań z 5 i 6 części chodniki ujętych na liście rankingowej zadań w zakresie pracy rynkowej dróg chodników i oświetlenia na 2012 rok. Ustala się zakres realizacji zadań 5 i 6 części chodniki ujętych na liście rankingowej zadań z zakresu pracy remontowej dróg chodników i oświetlenia na 2012 rok w punkcie 5. W punkcie 5 zakres zadania obejmuje remont peronu przystanku przy ulicy 28 Lipca. W punkcie 6 remont chodnika przy ulicy Kasztelenskiej do wysokości pozostałych środków. Uchwałę podejmuje się zgodnie z kompetencjami Rady. Woli wyjaśnienia zgodnie z otrzymaną prośbą z IKIT-u o wskazanie zakresu realizacji tych zadań pod wdrożeniem uchwały. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania, uwagi, wnioski? Proszę Pan Andrzej Hopan. Proszę Państwa, jestem radnym dzielnicy 7 od 10 lat. Właśnie niedługo albo już się była, albo za chwilę będzie 10 rocznica. To jest 10 rocznica. Dobrym zwyczajem tej dzielnicy, jako jednej z niewielu w mieście, i za co byliśmy chwaleni zarówno przez jednostki nadrzędne, jak również przez jednostki współpracujące, było to, że w dzielnicy 7 działało się planowo, systematycznie, nie ad hoc i nie po kawałku. Czyli jeżeli podejmowaliśmy decyzję o remoncie jakiejkolwiek drogi, jakiegokolwiek chodnika, to był robiony określony odcinek, a nie na zasadzie, tak jak tutaj jest napisane, przy przystanku autobusowym, przy przystanku przy ulicy 28 Lipca. Mało tego, dobrym zwyczajem tej dzielnicy przez 3 kadencje, w których uczestniczę... Remont peronu przy przystanku. Przy przystanku, tak. I peronu, przystanku. Przepraszam, ale ja panu nie przeszkadzałem. No nie, no to ja tobie nie przeszkadzałem. Remont to przystanku. W każdym razie dobrym zwyczajem było to, że się realizowało zadania z ustalonej listy, że się je realizowało w całości. Nigdy w tej dzielnicy nie było sytuacji takiej, przynajmniej ja sobie nie przypominam przez 10 lat, że jakiś radny postanowił, że będzie remontował 1/4 chodnika przed swoim oknem i 2/4 przed oknem sąsiada. A ta uchwała idzie wbrew temu, mało tego, dołącza do niechlubnych tradycji pozostałych dzielnic miasta, gdzie takie sytuacje miały miejsce i które były przez to piętnowane. Ja osobiście nie zgadzam się, żeby dobry zwyczaj, dobra tradycja dzielnicy 7 była w jakiś sposób, no nie wiem, dla mnie zupełnie niezrozumiały, wypracowana przez ileś kadencji, była w jakiś sposób dla mnie zupełnie niezrozumiały, łamana. Tylko tyle i aż tyle. Ja sobie odpowiem tak w sensie. To nikt nic nie łamie. Jest to uchwała podjęta zgodnie z otrzymaną prośbą z IKIT-u o wskazanie zakresu. Zakresu realizacji tych zadań. Nigdy, i pytałem nie dalej jak dzisiaj pani dyrektor Niedziałkowskiej, ZIKIT nie wnioskuje o to, żeby remontować fragment chodnika, tutaj tak naprawdę obejmujący peron przy ulicy 28 Lipca. Dalej nie zrozumieliśmy się tutaj w odpowiedzi.
zgodnie z otrzymaną prośbą z Zikitu musieliśmy wskazać zakres zadania. I zakres miał zakres nie mówić, ile Zikit nie wnioskował, że to tu kawałeczek, tu kawałeczek. Zakres zadania. Więc zakresem zadania jest zrobienie peronu przystanku, bo to jest pilna sprawa na 28 lipca. I resztę według listy, resztę chcieliśmy wykonać do wysokości posiadanych środków chodnik w ulicy Kosztelanckiej. Łukasz, pan uważny, Łukasz. Tylko takie pytanie mam, bo z tego co wiadomo, prawda, środki, które są pozwalają na realizację jedno z tych dwóch zadań. Czy nie lepiej po prostu nie może im lokalizować jedno z tych zadań, a drugie się do nich w przyszłym roku. Dlatego no, jest to takie trochę rozdrabnianie się, rozmienianie na drobne, no, po prostu uważam, że nie ma. Wycena przystanku na 28 lipca jest 9 tysięcy złotych. Zakres zadania 5, czyli 28 lipca, przekracza środki, które aktualnie dysponujemy, więc musielibyśmy inne zadania po prostu realizować. Odwrotnie jest, chyba środki kasztorańskie przekracza, proszę sprawdzić. Znaczy, Paweł, proszę. Znaczy, ja rozumiem, że na 5 miejscu jest ulica 28 lipca, bo nie pamiętam, a na 6 kasztorańska, tak? W tej chwili. I w takim rozumiem, jeżeli tutaj jest taka sytuacja, jak mówisz, że 28 lipca przekracza środki, czyli rozumiem tą drugą uchwałę, która mówi o etapowaniu, że rozumiem, że powinniśmy zrobić, ale dobrze, teraz robimy peron, według mnie robimy peron na 28 lipca plus tyle, ile nam starczy środków, a w następnym roku kończymy 28 lipca i idziemy do pozycji 6. Ja bym tak to rozumiem, wtedy jest logicznie. Znaczy ja to tak. Tak mi się wydaje. 28 listopada trzeba zrobić lipca. Lipca. Natomiast... Czyli mówię, że zaczynamy ją i robimy do wysokości środków w danym roku. Nie, ja mówię, jak ja bym to widział, prawda? I to jest moje zdanie. Tylko ja to wyjaśniłem. Dziękuję. Mnie się o tyle wydaje sensowne robienie tego przystanku, no bo przystanek jest siłą rzeczy no, takim najbardziej uczęszczanym miejscem, więc to dla mnie to jest logiczne, że ta 28 lipca no to. Natomiast no, do wysokości środków kasztorańskiej, no, już mi się wydaje to sensowne i kasztorańska też jest. A dlaczego nie jest bardzo zdrowy stanie. Proszę, Andrzej, znowu Łukasz Piotrek. Ponieważ zwróciłeś mi uwagę, że jesteśmy na ty, także żeby Paweł, oświadczyłeś, że masz wycenę w wysokości 9 tysięcy złotych na ten przystanek. Czy ja mógłbym tą wycenę zobaczyć? A moje pytanie brzmi teraz, czy mógłbym ją zobaczyć? No zakładam, że jest gdzieś w papierach, a moje pytanie jest uzasadnione tym, że w poprzedniej kadencji, w której ja byłem przewodniczącym, nie było wiaty przystankowej wycenianej niżej niż 27 tysięcy złotych. Delikatnie mówiąc, jestem zdziwiony tą wyceną. Jeżeli tak jest, no to ja nie dalej jak jutro się będę widział z panią dyrektorem działką, która jest cały czas dyrektorem Zikitu i po prostu zapytam ją, dlaczego takie różnice w ciągu 2 lat wyceny, czy 3. Może jakaś inna wycena. Także po prostu chciałbym tą wycenę zobaczyć, jeżeli ją ma, bo już to mówię, że ją masz. Czy ja nie przyzwyczaję? Zaraz, przepraszam, bo ja nie bardzo rozumiem, to znaczy jak nie masz jej przy sobie, to znaczy co się dzieje z dokumentami, które są... Wszystkie papiery są w dzielnicy, proszę sobie. Dlaczego, czy taka wycena... Wszystkie wyceny masz. Nie pamiętam. Nie mówię, nie pamiętam. Ty widziałeś tę wycenę? Pana ja nie widziałem wyceny. Ja mam takie pytanie z tego, i dalej jak kilka miesięcy temu zostały realizowane peron przystankowe przy ulicy Rzepichy. W Siedmiu Odbiór, tak. I tam wycena była 18 tysięcy za jeden. Wtedy był pan inspektor z Zikitu. Mówił, że to jest standardowe, czyli 22 metry długość i tak dalej, szerokość 1,5 metra. No to w takim razie jak tam, dlaczego na Zakamyczu dwa razy drożej płaciliśmy za jeden teren przystankowy był 18 tysięcy. 22 metry był pan inspektor, który powiedział, że jest standardowy. Tam 22 metry. Przepraszam, chciałbym uściślić w takim razie jednak, jak jest z wycenami, na którą ulicę teoretycznie wycenami tylko przekraczał, tam to są... Wyceny kosztorysowe z pamięci, mówię, kasztelańska brakuje 3 tysiące złotych,
na 28 lipca zostaje 500 zł. Czyli to zgodnie... Jest dokładnie te ulice są przy pełnych zakresach określonych. Takie są ceny. Czyli to też odwrotnie niż pan przewodniczący tutaj powiedział. Praktycznie są takie same. No nie można... Tak, ale powiedziałem, że tak. Moja propozycja jest taka, to bardzo nie ma sensu, po co my to tak przygłabiamy i trochę też na siłę wyrobimy. Jeżeli w swojej uchwały temat była, no to do tej pory przecież tego się nie kombinowało, bo to jest pole kombinowania. To jest wskazane. Zgodnie z prośbą z KIT-u, więc musimy uściślić. Ale czy my nie chcemy robić 28 lipca nic więcej niż tylko... No to najpierw mi... Dokładnie, bo musimy mieć go sam tego na 28 lipca. Chcieliśmy, żeby tylko i wyłącznie jest pytanie takie, czy my jesteśmy jako jedna dzielnica wszyscy? Bo jeżeli tak, to powinniśmy na całej dzielnicy coś robić. W tym roku zrobiliśmy tam stąd za 1 251 000, mam tu cenę, dokładnie. 1 251 000, tak? W związku z czym wszystkie remonty chciałbym... Szanowni Państwo, ktoś jeszcze do projektu uchwały chce zwrócić jakąś uwagę? Pan Andrzej Budzia i przepraszam, pan Kuba Markowski lub pierwszy, potem pan Andrzej. Nie, to takie... Proszę. Krótkie zdanie, może tak. Proponuję, żebyśmy się tym zajęli, pojawią się konkretne, realne ceny terenów. Ale że trzeba widzieć, ile kosztuje wiata peronu, bo są z tego, co tutaj była dyskusja, to na każdej ulicy inna cena jest wycena tego peronu. Więc... A to nie chodzi o wiatę. Znaczy peron. Tam nie ma wiatru. No tak, ale to mi chodzi... Tak, ale mi chodzi o to, że na każdej ulicy inna cena, a wycena tego, więc może... Przepraszam. Wiem, o co chodzi, znaczy odpowiem na to. Tu nie ma czasu czekać na wycenę. To jest ostatnie zadanie, na które zostały środki, które mamy nadzieję wydać. Jeżeli nie zrealizujemy tego zadania, będziemy czekać na wycenę. Popatrzmy na miesiąc. Ja wiem, że jesteś nowym radnym, dlatego jakby kieruję. Czym później się podejmuje decyzję tego typu, tym mniejsze szanse na wydanie pieniędzy. W związku z tym dzisiaj ta decyzja musi zapaść. Pan Andrzej potem pan mówi. Środków zostało około niecałe 200 tysięcy złotych, 190 coś. I co pasuje? No i co, nie da się podzielić tego? No ale ja mam pytanie. W zeszłym roku podjęliśmy uchwałę, w której przeznaczyliśmy resztę środków na Słonecznikową bodajże, tak? O, resztę. Do gruba spadła. No, nie, no ale tak, to było też ominięcie wszystkich reguł, prawda? No bo wydajemy całą kwotę, no. Bo to była jedna też można teraz coś inaczej zrobić, żeby... Pozwolę sobie nie zgodzić się na ten argument. Nie wiem, dlaczego go już słyszę drugi raz z rzędu, chociaż nie ja wnioskowałem o Słonecznikową, chociaż ja wiem, że Państwu byłoby wygodnie, żebym ja wnioskował, bo byłem ona z moim okręgu. Natomiast sprawa jest bardzo prosta. To było zadanie, które mogliśmy zrealizować w ramach dużej puli środków, żeby zdążyć je wydać. I było to jedyna taka inwestycja, która spełniała to. Mogliśmy jej nie realizować, etapowanie nie miało sensu, tak? Były środki, zrealizowaliśmy. No, szanowni Państwo, to są dwie różne sprawy. No, dlaczego musimy porównywać sprawy Słonecznikowej do dzisiejszego projektu uchwały? To nie to bardzo rozumiem. No, wskażmy tak jak... Sugeruję Panu utrzymanie uchwały, tak? Pan Andrzej. Ile wynosiłby cena... Już tłumaczyłem. Kasztelańska wycena przekracza środki, które zostały około 3000 zł, a 28 lipca, w której zakresie był peron i chodnik, do jakiejś tam ulicy, nie pamiętam, do numeru 15, jest o 500 zł niższa niż kwota, która została. A cały środek jest 197, więc proszę mnie nie łapać za słowo, nie pamiętam. Ale no około. Tak, tak. Niecałe 200 zł zostało środek po rozliczeniu ulicy Helskiej. Czy ktoś z Państwa do samego prosił? Ja chciałem tylko doprecyzować. Tutaj wolą przewodniczącego komisji jest to, żeby te środki, które zostały, podzielić. Żeby nie za jedno zadanie, tylko żeby trochę zrobić w jednej części. No nie, no nie, no nie, nie skończyć dwóch, tylko zacząć. Tak, trzeba te zadanie. Ale strategia do połowy wymiaru to były ustawa, się zaczyna dwa, ale się nie kończy. No, jest wola zacięcia. Ale jest wola zacięcia dwóch zadań, żeby coś zrobić. Dobrze, szanowni Państwo, czy jeszcze ktoś ma coś do samego projektu?
Proszę Państwa, kto z Państwa jest za projekt, za uchwałą w proponowanym brzmieniu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Projekt uchwały nie przeszedł, Szanowni Państwo. Proszę Państwa, druk numer 327, projekt grupy radnych, nie wiem, kto referuje, proszę powiedzieć. Pan Paweł Kowalski. Pan Paweł Kowalski referuje projekt 327? Nie. To kto? Grupa radnych. Mówi nie. Proszę. Grupa radnych. Podpisał Krzysztof Kwaciak, Paweł Kowalski. Jest wpisany w projekcie uchwały, referuje pan Paweł Kowalski. Tak? Czy jest grup złożony? W sprawie zmiany listy zadań powierzonych z zakresu pracy ramentowej dróg chodników i oświetlenia na 2013. W załączniku do uchwały numer, tu jest podany, z dnia 28 sierpnia 2012 na pierwszym miejscu w pozycji chodników mierzy się zadanie pod nazwą 28 lipca 1943 etapowanie. Zadanie określone w wyżej wymienionej pozycji otrzymuje następne numery zgodnie z kolejnością określoną w wyżej wymienionej uchwale. Uzasadnienie uchwały podejmuje się zgodnie z decyzjami Rady. Halo, moment, co z Państwa? Kto z Państwa chce dać głos? Już mówię. Kto pierwszy? Piotr proszę. Dziękuję. Uchwały były przygotowane projekty, żeby troszkę bardziej były takie nieosłudne, bo to jest trochę tak, gazety takie szukanie, trochę w połowie powiedzmy. No, przepraszam, ale tak właśnie żeby ręcznie nam trwała pisana. Dobrze, pan Filip Kaczorek. Chciałem złożyć wniosek formalny o odrzucenie uchwały. Odrzucenie. 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 Zaraz zobaczymy. Nie, nie, odrzucenie projektu uchwały. Głos za. Kto ja mówię? Proszę pan przyjrzeć. Głos za, bo tak jest, znaczy ten projekt kalkulacji będzie dobrej, w tym wspólna część tego stopnia chce zrealizować. Nie ma. Głos przeciw. Jest? Nie ma. Szanowni Państwo, głosujemy wniosek formalny za odrzucenie projektu uchwały do spraw prawnych. Kto jest przeciw? Kto się wstrzyma? Dziękujemy. Projekt uchwały został odrzucony. Przeszliśmy po sporną ilość uchwał, Szanowni Państwo. To nie jest koniec. Nie, nie, to nie jest koniec. Moment. Szanowni Państwo. Mogę prosić o koncentrację. Parę spraw. Pan zobaczy. Może nawet niektóre ważniejsze od uchwał, które podjęliśmy. Szanowni Państwo, prośba do radnych. Posyłam listę. Szybko referuję. Jest propozycja, abyśmy się złożyli około 30 zł na piękną mapę naszej dzielnicy, przydrukowaną na południe. Tak, aby zawisła tutaj dzielnicy jako dar tej Rady Dzielnicy dla przyszłych następnych składów. Mapa kosztuje około 570 zł tam z groszami. Będzie wydrukowana na płótnie. Jest to ortofotomapa robiona oczywiście przez zakłady nasze tutaj geodezja, kartografia i tak dalej. I taka jest wycena. Puszczam tą listę. Kto się wpisuje, nie ma, że wpłaci pieniądze do końca tego tygodnia. Ja mam od razu pytanie. Czy nie lepiej byłoby zainwestować i kupić w końcu to, o czym mówiliśmy, czyli ten rzutnik? Odpowiem, już odpowiadam. Rzutnik dało się zmieniają. Ale muszę powiedzieć, bo rzutnik kosztuje dużo więcej, więc składka byłaby dużo większa. Ale mapy się co chwilę zmieniają. Panie przewodniczący, jeżeli są tego typu problemy. Tak, mapę za chwilę się mapa zmieni. To ja się zobowiązuję, że ja kupię tą mapę. Nie. Najpierw musimy listę. Panie radny, bardzo proszę, dajmy szansę radny, żeby mogli dać złożyć. Jeżeli oczywiście będzie mało radnych chętnych, złoży się ta grupa, która jest, jeżeli uzna, że warto. Ja się nawet zrzuciłem na rzutnik. Ale daj mi odpowiedzieć rzutnikiem, bo nie dajesz sobie powiedzieć, tylko przerywasz. Rzutnik wygospodarowaliśmy na niego pieniądze. Były już opinie pozytywne.
pan prezydent zatrzymał to, co wiemy, pan prezydent. Ja wystąpiłem z nim do niego z oficjalnym pismem, z prośbą, żeby nie argumentując na różne sposoby, żeby jednak zgodził się na zakup i poczekajmy na jego odpowiedź. Jeśli Rada uważa, że warto się składać na rzut, nie podejmiemy ten temat, oczywiście. Dajmy jeszcze panu prezydentowi się wypowiedzieć. Proszę państwa, czy mogę prosić o ciszę? Bo chcielibyśmy wyjść stąd za pół godziny chociaż. A jeszcze są duże czasy. Nie wiem, proszę państwa, proszę. Umówmy się, że jak będziecie rozmawiać, ja milczę i czekam na następną rzecz. Drugi temat, żeby wyjaśnić państwu, że warto milczeć. Na poprzedniej sesji był wniosek formalnie o sprawdzanie obecności na koniec sesji. Zarząd stanął na stanowisku, że warto wprowadzić taką zasadę. I jeżeli radni wolą dyskutować o tym, że potem nie mieć czasu posiedzieć na wnioskach formalnych, będziemy sprawdzać po każdej sesji obecność. A z czym to się wiąże, państwo się dowiedzieć w najbliższym rozdziale. Proszę państwa, idziemy dalej. Na piśmie otrzymaliśmy, że Rada Dzielnicy, ale ja bardzo proszę. Wolę się zrobić. Nie, to bez sensu. Nie będziecie państwo później wiedzieć, o co chodzi. A to jest bardzo ważny temat, ważniejszy na przyszły rok i przyszłe dwa lata niż większość uchwał się podjęła. Została podjęta decyzja o podziale środków pomiędzy środki inwestycyjne a bieżące. Według zapewnień pana przewodniczącego Rady Miasta zostały one ustalone w takiej relacji, że 35% środków wszystkich przeznaczonych dla dzielnicy ma iść na cele inwestycyjne, a 65% na bieżące. Dostaliście to pismo na maila dzisiaj i z czym to się wiąże, proszę państwa? Wiąże się to z wielkim zrozumieniem przez szczególnie komisje merytoryczne, że być może nastąpią takie prośby, ewentualnie będziemy do tego zmuszeni, aby na przykład Komisji Ochrony Środowiska, na prosty przykład, bo Marcin nie ma poko, żeby na przykład ze środków bieżących przesunąć na inwestycje. Dlaczego? Ponieważ są komisje, w których można to zrobić, a są komisje, gdzie nie będzie się dało tego zrobić. A czym mniej w innych komisjach pomożemy tym środkom inwestycyjnym, tym mniej nam zostanie na bieżące po stronie infrastruktury. Ja tylko przestrzegam, że najtrudniejszy będzie przyszły rok, ponieważ nie za bardzo mamy pomysły, na jakie inwestycje wydawać w infrastrukturze. Bardzo ciężko nam będzie wydać być może środków z całej infrastruktury na poziomie 40, może 45%, bo tak może się zdarzyć. Nie mamy przygotowanych zadań. Co oznacza, że jeżeli nie wydamy, to stracimy te środki. Nie będzie ani jednego wniosku o przeniesienie z inwestycji na bieżące podpisanego przez skarbnika. To proszę, żebyście państwo nam tym się pokłonili w wolnej chwili, zastanowili, gdzie szukać inwestycji dla dzielnicy. Druga rzecz, proszę państwa. Odpowiedź dostała, dostał to Marcin, ale myślę, że wszyscy warto, żeby usłyszeli. Poinformowano nas, iż miejsce masowych prac na terenie tzw. Gwiezdnika jeszcze w tym roku zostanie wpisane do ewidencji grobów i cmentarzy wojennych województwa małopolskiego. 3 października będzie o tym rozmowa pana prezydenta z panem wojewodą i poinformują nas dalej przedmiotowej sprawy. To był nasze wnioski, to były duża praca Marcina, przy czym była bardzo, za to musi należeć duży szacunek. Kolejna rzecz, proszę państwa, odpowiedź z Małopolskiego Zarządu Melioracji Urzędu Wody. Złożyliśmy pismo o regulacji z Podtoku Ruszańskiego. Odpowiedź jest brutalna. Jak będą mieli pieniądze, to zrobią. Dostają 15% tylko pieniędzy, które jest potrzeba na bieżące wykonywanie tego typu rzeczy. Może się zdarzyć, że Potok Olszański, chociaż deszczu nie ma, susza jest, zabierze na ulicę na Olszanicy i będziemy mieli dużo grubszy problem. Ulicę, która może otrzymuje z miasta. To tyle. To państwo wiecie, że zostały utrzymane wszystkie nowe zadania. W związku z tym może się zdarzyć, że część zadań nie zrealizuje.